Piknik pod wiszącą skałą to film z 1975 roku w reżyserii Petera Weira. Omawiałem już tutaj jeden film tego reżysera w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. Także kto jeszcze z Was tego omówienia nie zobaczył, nie wysłuchał, może zajrzeć do tego wideo oczywiście. Ale dzisiaj mowa jest o filmie, który w opinii krytyków filmowych jest największym dziełem tego australijskiego reżysera. Film ten jest oparty na powieści Joanne Lindsay. I tu już zaczynają się schody, bo nawet nie wiem, jak go ogólnie zapowiedzieć. Bo ten film niby ma fabułę, a tak najbardziej konkretnie to jest historia o grupie uczennic ze szkoły dla pań w Apple Yard, która wybiera się na piknik przy tytułowej wiszącej skale. Dzieje się to dokładnie 14 lutego 1900 roku w Walentynki, w sobotę. No i udają się tam, ale z tej wyprawy nie wraca trójka uczennic i jedna z nauczycielek. Dziewczyny znikają bez śladu i do końca tego, nazwałbym go, snu na jawie, nie wiemy, co się z nimi stało. Zresztą mamy tutaj, przez to jak film się kończy, jak jest opowiadany, możliwość wielorakiej interpretacji tego wydarzenia. I wszystko to oczywiście Peter Weir bardzo subtelnie i pięknie reżyseruje, bo to trzeba powiedzieć, że to jest pięknie wyreżyserowany film. Ale tak jak już wspomniałem, jest to moim zdaniem głównie film pod krytyków, którzy potrafią chyba najlepiej właśnie w tego typu filmach, gdzie mamy sny na jawie, jakiś oniryzm, potrafią dostrzec coś, czego zwykły widz, nawet gdyby bardziej siedział w filmach, może nie zauważyć. I tym kimś na pewno jestem tutaj ja, bo ja nie widzę w tym filmie punktu zaczepienia, za którym poszłaby ode mnie dla niego lepsza opinia. Może czas powiedzieć, że film nie jest, tak jak już powiedziałem, historia. Film jest cały zobrazowany tak, jakby to była przedstawiona kompletna iluzja. Postaci, które tu występują, są jakby bez charakteru. Wszystko się rozmywa w formie przedstawianej przez reżysera, więc nie ma tego punktu zaczepienia, jeśli chodzi o kino gatunkowe. Bo to nie jest na pewno kino gatunkowe. Choć cokolwiek by innego powiedzieli o tym inni, moim zdaniem nie ma nawet tutaj podstaw do tego, żeby tak sądzić. Jest to czyste kino artystyczne. Tylko ono jest jeszcze bardziej dla mnie nietrafione, gdyż całym sednem sprawy jest tajemnicze zniknięcie. Czyli idealny punkt do nakręcenia thrillera psychologicznego. Po prostu filmu gatunkowego, a to nie jest film gatunkowy. Ja nazwałbym ten film nie tyle dramatem czystym, co dramatem psychologicznym. Bardzo psychologicznym. Sądzę, że gdybym oglądał ten film powiedzmy około 23, 22, to byłby idealny film na dobranoc, na uśnięcie. Tylko muzyka, moim zdaniem, trzyma ten film na poziomie tej właśnie tajemniczości. Muzyka bardziej, reżysera mniej, ale też. I doprawdy nie sposób mi się przebić przez ten film. Jest to też film naprawdę, moim zdaniem, momentami jakby fatalistyczny, bo jedna z dziewczyn przebywających w tej szkole nie wyjeżdża na ten piknik. Mówię tutaj o dziewczynie, która ma na imię Sara. Ona zostaje w szkole razem z dyrektorką tejże. No i ta Sara popełnia samobójstwo na koniec filmu. Nie wiem, na pewno ma ono coś symbolizować, ale co, to jest pytanie otwarte. Tak jak różne interpretacje całości tego filmu, tak jak już wspomniałem wcześniej. Nie wiem, czy akurat o tym mówiłem, wspominając o krytykach filmowych. Ale uważają oni ten film za największy film w dorobku Petera Weira. No, moim zdaniem jest to oczywista nieprawda. Może nie nieprawda, ale jest to oczywista pomyłka, powiedziałbym tak. Ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem oczywistym dla mnie jest, że najlepszym filmem Petera Weira w karierze jest Truman Show. Film absolutnie uniwersalny, aktualny do dzisiaj. Chyba jeszcze bardziej niż w dniu premiery. Wydaje się, że jest oczywiście bardziej przyziemny niż Piknik pod wiszącą skałą. To też jest oczywista oczywistość. Można się po prostu z tym filmem, gdzie główną rolę gra Jim Carrey, zdecydowanie według mnie bardziej utożsamić niż z tą historią opisaną w Pikniku. Ja nie wiem, ja za każdym razem po prostu się odbijam od tego filmu. Kiedy próbuję go polubić jakkolwiek, ale chyba już mi się to nigdy nie uda. Jest to ten rodzaj filmu, który prawdopodobnie nie podejdzie mi nigdy. Jest to rzadki rodzaj filmów, ale akurat Piknik pod wiszącą skałą jest na pewno jednym z takich filmów.
do których nie chcę mi się za bardzo wracać, bo nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek sens. Bo po co wracać do filmów, gdzie opinii tak się prawdopodobnie na 80-90% nie zmieni. To jest właśnie taki film. Jeśli chodzi o sam scenariusz, to powiedziałbym, że on jest tutaj naprawdę, wydawać by się mogło, zbędny. Tu za scenariusz mogła służyć po prostu powieść pani Lindsay. I moim zdaniem na to samo by wyszło, mniej więcej. Ale jednak Cliff Green podjął się zadania napisania do tego filmu scenariusza. Sądzę, że jednak to nie wymagało zbyt wielkiej odwagi. Sądzę, że ktokolwiek by tutaj usiadł, popsuć tego filmu pod względem fabularnym nie mógł, bo ten film po prostu fabuły nie ma. Może najwyżej cząstkowy zarys, ale to wszystko. O muzyce już wspomniałem, jest naprawdę jedną z dwóch rzeczy, którą warto moim zdaniem docenić z tego filmu. Oprócz reżyserii samej, sposobu, techniki oczywiście, reżyserowania, obrazowania tego czegoś. Także te dwie rzeczy moim zdaniem są warte zapamiętania z tego filmu, nic innego. Ani tu nie widzę jakiegoś głębszego przekazu metaforycznego, który by do mnie trafił, to też muszę powiedzieć. Po prostu ten film do mnie nie trafia. I choćbym tu wypowiedział 1000 słów, to i tak nie przedstawiłbym tego lepiej, niż jak powiem to po prostu prosto z mostu. Szczerze powiedziawszy, to już o tym filmie nie mam więcej do powiedzenia. Czegoś, czego nie powiedziałem wcześniej już w tym materiale. Więc do usłyszenia w następnym wideo. Na razie.